Poprosimy o wystąpienia naszych gości, również alfabetycznie, czyli zacznie pani poseł Barbara Bubula, później pan profesor Jan Tadeusz Duda, później pan Bogdan Pęk, a następnie będzie można zadać pytania. Jeżeli ktoś chce do tego coś dodać, co powiedziałem, jakiś nowy pomysł, jeśli nie, to jedziemy, jak mówi Rachoń. Proszę bardzo. Ile dostałam czasu, bo od pana marszałka dostaję zwykle jedną minutę na zadanie pytania. Jest tutaj taka sytuacja, że występuję do państwa jako ten poseł od zawsze z Nowej Huty i ten, który już trzy kadencje dzięki państwa głosom w Sejmie spędził. Czyli pierwszy raz w 2005 roku byłam wybrana do Sejmu, na dwa lata tylko, bo wtedy była skrócona kadencja. Potem byłam w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w związku z tym nie kandydowałam w 2007, ale już w 2011 dzięki znowu państwa głosom wróciłam do Sejmu, ale do opozycji, nie do partii rządzącej. I to jest ta pierwsza taka, można powiedzieć, pełna satysfakcji kadencja Sejmu, czyli taka, że wygraliśmy wybory, mieliśmy rząd niekoalicyjny, tylko wygraliśmy w sposób bezapelacyjny, mając większość w Sejmie. Byłam w ugrupowaniu, które rządzi i w związku z tym, że rządziło moim zdaniem, mam nadzieję również państwa, w miarę sprawnie, skutecznie i zgodnie z tym, co obiecywało, to poparcie dla tego ugrupowania w czasie tego czterolecia wzrosło. Czyli przybyło nam posłów i senatorów chyba też ze dwóch. Była taka tendencja skupiania się wokół Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy, jak Kraków jest trudny, jak bardzo wiele jest tutaj poparcia zarówno dla Platformy Obywatelskiej, jak i dla Lewicy. W związku z tym będziemy się starali jak najwięcej tutaj głosów zdobyć, ale też jest potrzeba, żeby obronić co najmniej te 7 mandatów. Bo to, co zaproponowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, co w swojej wielkiej przenikliwości politycznej nasz szef, czyli Jarosław Kaczyński, przewidział, wymyślił i zaproponował i za czym porwał Polaków, to jest właśnie podejście do polityki polskiej jako polityki państwa, które chce być silniejsze, chce być państwem silnego narodu, bardzo świadomego swoich praw. I to jest takie podejście, które nie wiąże się z perspektywą tylko czteroletnią, ale perspektywą 40 i 400-letnią. Czyli takie podejście, które powinno charakteryzować każdą dobrą elitę polityczną w każdym kraju. I wreszcie do tego doszliśmy, że w ten sposób się definiuje cele polityki polskiej. I mam nadzieję, że te 4 lata, które przed nami będą, że uzyskamy również wsparcie polskich wyborców, polskich obywateli do kontynuowania takiej polityki. Bo wreszcie trzeba podnieść głowę i myśleć o Polsce jako najlepszym miejscu do życia w Europie. Właśnie jest wielka nadzieja, że te czteroletnie rządy Prawa i Sprawiedliwości i wygrana w tych kolejnych wyborach, jeszcze większa niż 4 lata temu, doprowadzą wreszcie do tego, że będzie elita polityczna, już jest, już się zaczyna, taka, która będzie współgrała z sercem, z duchem narodu. I to jest moim zdaniem najważniejsza wartość, jaką chcemy i możemy obronić w czasie tych nadchodzących wyborów. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, no ja te spotkania traktuję przede wszystkim jako kurs przygotowawczy, jako zbieranie, okazję do zbierania informacji o tym, jakie są problemy, jak są postrzegane sprawy i państwa, i przyszłości naszego państwa, ale również i te sprawy codzienne przez państwo, którzy chcecie delegować określone osoby do załatwiania spraw, które się nazywa ogólnie polityką, tą mniejszą i tą większą, bo ja swoje, że tak powiem, swoje miejsce jako, mam nadzieję, reprezentant państwa, już jestem reprezentantem, za chwileczkę o tym, jestem w sejmiku, traktuję jako zobowiązanie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, żeby słuchać, nasłuchiwać sygnałów, które płyną z różnych stron, ze strony różnych środowisk eksperckich, również i z różnego rodzaju organizacji, bo
to są ludzie, którzy się mocno angażują w rozwiązywanie spraw publicznych, czasami dla mnie wątpliwych, a czasami bardzo słusznych, ale z drugiej strony i przede wszystkim uważam, że i radni, i parlamentarzyści powinni reprezentować również tę milczącą większość, która po prostu nie ma czasu organizować się, zgłaszać się do różnego rodzaju, tworzyć różnego rodzaju organizacje pozarządowe i różne i manifestować, bo to są ci właśnie dzielni wykuwacze PKB. To są te matki, które mają po kilkoro dzieci i muszą te dzieci dowieźć do szkoły, potem przywieźć ze szkoły, potem muszą ci ojcowie, którzy zajmują się prowadzeniem albo biznesu, albo pracują zawodowo. I ja uważam, że obowiązkiem reprezentantów wszystkich szczebli jest, że tak powiem, wczucie się w potrzeby również tych ludzi. My musimy wykorzystać kapitał ludzki. To jest nowoczesność. Ten kapitał ludzki wykorzystuje się przede wszystkim przez to, że się wierzy w to, a ja jestem przekonany, że każdy może swoją działalnością włożyć coś na rzecz wspólnoty, jeśli się mu pokaże albo się go, że tak powiem, przekona do tego, że warto. Że to daje satysfakcję, że to daje takie życie, które, no, można powiedzieć, tak zwane spełnienie. I teraz jak taki obywatel spełniony funkcjonuje w społeczeństwie, to on jest może szczęśliwszy, ale oprócz tego on jest, że tak powiem, uczestnikiem wymiany i usług, i dóbr. I dzięki temu cała gospodarka kręci się szybciej. Ta idea właśnie budowania, można powiedzieć, nowoczesnego państwa przez włączenie, aktywne włączanie do wspólnoty w miarę możliwości jak największej liczby ludzi. To jest program naszej opcji. To jest program dobrej zmiany. No i jak tak dzisiaj spotykam się z Państwem i myślę o tej naszej ojczyźnie ukochanej, to chcę Państwa dzisiaj solidnie przestraszyć. I mam nadzieję, że jak Was przestraszę, to ten strach przeniesiecie dalej, bo to będzie twórczy strach. Proszę Państwa, to są najważniejsze wybory chyba od wojny. Nigdy nie było takiej sytuacji jak teraz, że mamy w Polsce plebiscyt, w którym poszczególne, nawet najważniejsze rozwiązania mają drugorzędne znaczenie, a kapitalne, nieodwracalne znaczenie ma to, czy wygra dobra zmiana, czy przegra. A przegrać może łatwo, bo w sondażach pokazują, że mobilizacja naszej grupy zwolenników jest znacznie mniejsza niż mobilizacja lewicy, można nawet powiedzieć lewactwa, bo to, co w tej chwili stworzyło koalicję lewicową, no to jest zagrożeniem z punktu widzenia ideowego największym od historii nowożytnej. Ta grupa neomarksistów, dżendrystów, która chce zmieść naszą cywilizację i wprowadzić antycywilizację, jak niektórzy mówią, cywilizację śmierci. I to nie na żarty, bo to jest przecież aborcja na życzenie, to jest eutanazja, to jest seksualizacja dzieci, to jest usunięcie krzyża z przestrzeni publicznej, to jest wreszcie opodatkowanie Kościoła i wymuszenie akceptacji tego wszystkiego, co jest sprzeczne z całą cywilizacją zachodnią, chrześcijańską i tak dalej. I proszę Państwa, to nie są żarty. To może się zdarzyć. Wystarczy, że nasza koalicja, koalicja dobrej zmiany z Prawem i Sprawiedliwością na czele, nie uzyska samodzielnej większości w najbliższym Sejmie. Proszę Państwa, muszę wspomnieć także o Senacie, I prosić Państwa o możliwie szerokie poparcie dla pana profesora, bo tu sytuacja jest zero-jedynkowa. Mamy lewicowego przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, który jest tutaj senatorem. Pan Fedorowicz mógłby równie dobrze być w partii pana Biedronia. Więc czego się po nim można spodziewać?
jest jasne i oczywiste. I dlatego wygrana pana profesora to nie tylko jego osobisty sukces, ale gwarancja, że ta opcja, której nie akceptujemy i nigdy nie zaakceptujemy, będzie odrzucona, bo profesor będzie niósł nasz sztandar, sztandar cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, etyki chrześcijańskiej, bez której nie ma nic, nie ma dobra. I proszę państwa, dalej. Jest w tej chwili taka sytuacja sondażowa, że mamy około 42-43% w powtarzających się sondażach. Myślę o wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej. Jeżeli ten poziom się utrzyma, to jesteśmy na granicy, powtarzam, na granicy uzyskania samodzielnej większości. Wystarczy, że będzie kiepska pogoda w dniu wyborów i prowincja może pójść w mniejszej liczbie. Wystarczy, że pojawi się jakaś jedna jeszcze prowokacja w rodzaju Marian Banaś czy coś w tym rodzaju i spadnie to o 1 czy 1,5 punkta procentowego i proszę państwa, wygrywamy wybory, a rząd tworzą oni. Oni wszyscy razem. Idziemy w dobrym kierunku. A z drugiej strony mamy wizję koalicji złożonej z 8 ugrupowań, które nie mają żadnej wspólnej płaszczyzny programowej. Oprócz tego, co tutaj pan poseł powiedział, skłonności do ulegania skrajnej lewicy. Oprócz skłonności, czyli będziemy mieli sytuację, jeśli byśmy nie daj Boże nie uzyskali większości, to może dojść do tego, że będziemy mieli tęczową koalicję, która nie załatwi żadnej ważnej sprawy, w szczególności nie przeprowadzi koniecznych ustaw czy działań zmierzających w kierunku przyspieszenia czy utrzymania rozwoju gospodarczego. Tylko rewolucja obyczajowa, dewastacja Kościoła. Proszę państwa, nie będziemy mieli siły bronić Kościoła, bo ja uważam, że nasza opcja ma absolutny, bezwarunkowy obowiązek obrony Kościoła jako instytucji. Jako instytucji, jako szafarza wartości chrześcijańskich. Proszę państwa, ja uważam, że ta presja, jaka płynie z ideologii gender z Zachodu, że to, co oni głoszą, to jest nieuchronne, jeśli nie będzie w sposób skuteczny zwalczana przez opcję, która ma jednoznaczne stanowisko w tych kwestiach, to społeczeństwo nasze ulegnie. Proszę państwa, to będziemy mieli to, co mamy w tej chwili na Zachodzie, że będziemy mieli w naszych katedrach, w naszych kościołach, będziemy mieli kluby, kawiarnie magazyny to może nie, no bo jednak... Tak, magazyny też, tak, bo myślałem, że tylko w Związku Radzieckim były magazyny. Więc to się niewiele się, jak widać, różni. Nie, więc proszę państwa, to jest naprawdę, to jest, można powiedzieć, historyczna chwila. Czy oprócz tych inwestycji, czy portu komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślany, bo to też jest bardzo duża inwestycja, czy w przyszłości są przewidziane właśnie, żeby budować te perły narodowe, które by służyły państwu polskiemu, jednocześnie mogło państwo polskie być bogate, przez to będzie lepiej doceniane i będziemy przez to silni. Nie będą nam narzucali później swoich praw. Od przedwczoraj obserwuję wzmożoną aktywność na wiocha.pl, demotywatory.pl i wszystkie inne, gdziekolwiek się pojawią jakiekolwiek artykuły, natychmiast jest stado, nie powiem, że troli, ale ludzi, którzy dosyć dyskredytują bez obrażania, bez inwektyw, bo soku z buraka o kloaczności nie będziemy tutaj rozmawiać. Centralny port, oczywiście przekop Mierzei Wiślanej, to są rzeczy infrastrukturalne o kapitalnym znaczeniu, ale także przemysł zbrojeniowy, cały kompleks zbrojeniowy. My musimy, korzystając z tej dobrej koniunktury, która jest w tej chwili, bo ona nie musi być wieczna,
Może przyjść taki czas, że Amerykanie się wycofają z Europy. My tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. A wtedy musimy mieć potężną armię, która będzie na tyle silna, żeby napaść na nas przestała być opłacalna. My oczywiście nigdy nie będziemy mieli tak potężnej armii, żeby wygrać wojnę z Rosją, gdyby zechciała na nas napaść, ale Rosja musi wiedzieć, że jak napadnie, to koszty tej napaści będą tak potężne, że przestanie to być opłacalne. I jesteśmy na dobrej drodze w tym kierunku i myślę, że ten element z całą pewnością trzeba będzie pielęgnować i rozwijać. Ja jeszcze pani odpowiem w zakresie tej wojny informacyjnej. Oczywiście jest bardzo zorganizowana akcja, myślę, że nie tylko inspirowana od wewnątrz, ale i z zewnątrz, żeby nie dopuścić do dalszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj no, nasza centrala w sztabie wyborczym pracuje nad tym, żeby w ostatnim tygodniu ta komunikacja się poprawiła. Niemniej jednak musimy sobie zdawać sprawę, że tutaj jesteśmy w sytuacji takiej, której przewalczyć pewnych metod działania z tamtej strony nie jesteśmy, nie mamy możliwości. Wiecie o tym państwo, że Soros i Agora zarządzili druk miliona egzemplarzy bezpłatnej gazety przedwyborczej, tak ją nazwali, którą będą rozdawać w ostatnim tygodniu przed wyborami w małych miasteczkach, bo liczą na to, że tam nas zniechęcą ludzi do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli widzicie, jaka ogromna machina została uruchomiona. Mam nadzieję, że nasi szefowie sztabu mają już na to odpowiedź. Ja jeszcze nie wiem, bo nie rozmawiałam z nikim na ten temat, ale dziękuję za ten sygnał. Nie jest tak źle, jeśli chodzi o walkę w internecie w znaczeniu skutków tego, bo mamy takie badania, o których państwo też wiedzą, bo były upublicznione, że aż 50% najmłodszego pokolenia wyborców popiera Prawo i Sprawiedliwość, czyli okazuje się, że te ich działania w internecie na razie są nieskuteczne. Bardzo się cieszę, że państwa widzę, że jesteście tutaj z nami. Ja chciałam skromnie tak ze swojej strony serdecznie wam podziękować za tą ofiarność, za to wszystko, co robicie dla nas, za te wszystkie dobre zmiany. To jest naprawdę coś cudownego i wspaniałego i będziemy się dalej modlić, żeby tak to trwało. Jednakże trochę to wszystko jest niepokojące, bo to jest egzamin dla naszego narodu. Na ile jesteśmy Polakami, na ile umiemy myśleć, myśleć zdrowo, roztrądkowo po prostu, na ile czujemy tą w sobie to coś, co po prostu pozwala nam się ochronić od tego wszelkiego zła, które nas chce, że tak powiem, otacza i zniszczyć, prawda? Jest to taki egzamin dla naszego narodu, czy potrafimy ochronić nasze dzieci, jak bardzo je kochamy, czy pragniemy dla nich dobra. Jakiego dobra? Jaka to właśnie jest no, etyka, prawda? Bo jeśli nie religia, co teraz widzę, bo pracuję w szkołach i z bólem serca obserwuję, jak dzieci wypisują się z religii, czy rodzice wypisują z religii, no to jak nie religia, to etyka powinna być. Dzieci nie powinny siedzieć w bibliotece i nudzić się. No powinny uczyć się właśnie funkcjonować, zdroworozsądkowo myśleć, wyciągać wnioski, bo takim społeczeństwem będziemy właśnie, jakie będą nasze pokolenia, jak oni będą myśleć, jak będą planować. Życzmy sobie, żeby te nasze elity były świadome, żeby oni chcieli dobra dla nas wszystkich, dla naszych dzieci, pokoleń, żebyśmy wspólnie z miłością, ofiarnością, życząc sobie nawzajem wszelkiego dobra, z Bożą pomocą przemieniali to oblicze ziemi. Dziękuję serdecznie. Rozumiem, że tutaj wszyscy są za PiS-em, więc nie chciałabym się narażać. Zawsze na was głosowałam. W tym roku przyznam się szczerze, że nabrałam takich obaw, oglądając spoty reklamowe. Przeszła mi przez myśl głosowanie na Konfederację.
I już byłam skłonna zagłosować na nich, ale po dzisiejszym spotkaniu chyba no, Pan Bóg tak spowodował, żebym przyszła, bo a namieszaliście mi z powrotem w głowie. Jeżeli chodzi o mnie, taką prostą osobę, która mieszka tutaj w okolicach naszego kościoła, bardzo dla mnie jest ważne bezpieczeństwo. Mój mąż pracuje w wojsku. Rzeczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co teraz się tam dzieje, jakie są reformy. Natomiast ubolewam bardzo na tym, co obserwuję na naszych osiedlach, to bezpieczeństwo ze strony policji. Czy mają Państwo jakiś pomysł, żeby zwiększyć im władzę, żeby policja czuła się bezpieczniejsza i dzięki temu my, żebyśmy się czuli bezpieczni, bo z tego, co obserwuję, naprawdę od jakiegoś czasu coraz więcej rozboi tutaj jest na naszych osiedlach, to odnoszę takie wrażenie, że policja przez to, że nie ma takiej władzy, jakiej powinna mieć, boi się tych osób, które zaczęły tutaj rządzić. Co do sprawy poprawy bezpieczeństwa i skuteczności działania policji, to właśnie w tym kierunku staramy się iść. To jest trudne, dlatego że trzeba zderzyć ze sobą wolności obywatelskie, czyli powściągliwość na przykład w tłumieniu różnych demonstracji, a z drugiej strony dużą władzę policji nad tymi, którzy zagrażają bezpieczeństwu, zwłaszcza rodzin, dzieci w osiedlach, takich jak nasze. Ja przecież też mieszkam tutaj całe życie w Nowej Hucie, najpierw na Stoku, potem na Kazimierzowskim, a teraz na Oświecenia, więc wszystkie możliwe zagrożenia tutaj znam. I mogę panią zapewnić, że właśnie takie jest podejście w naszym programie, również tym, który został opublikowany, obszernym, 230-stronicowym, ale bardzo spójnym i wzajemnie ze sobą powiązanym, to zwiększenie skuteczności działania państwa, jeżeli chodzi o ochronę przestrzegających prawa obywateli, jest bardzo mocno tam postawione, więc spodziewam się kolejnych ustaw, które będą wzmacniały również nie tylko pod względem uprawnień, ale również i wyposażenia i odpowiedniego przygotowania, również i wynagrodzenia dobrze funkcjonującej policji. Moje pytanie dotyczy ustawy lustracyjnej i kieruję je do radnego posła senatora w jednej osobie, Bogdana Pęka, który był, jak dobrze pamiętam, przewodniczącym nadzwyczajnej ustawy lustracyjnej. Chcielibyśmy się coś więcej może dowiedzieć. Jeśli można, to poproszę nas zapoznać. Dziękuję. I nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo to już lata temu było. Ustawa była dużo lepsza od ustawy obecnej. Tam był sąd lustracyjny w składzie 21-osobowym, składający się z sędziów z każdego okręgu po jednym. I ustawa upadła dlatego, chociaż została uchwalona przez Sejm i przez Senat, że w Krakowie na zgromadzeniu okręgowym sędziów nie wybrano 21 sędziego, bo taki był terror, takie były naciski i szantaże, że nikt z sędziów nie odważył się zgłosić jako kandydat. No i proszę państwa, potem były różnego rodzaju podejścia, moim zdaniem do dzisiaj nieskuteczne. Ja jestem także zwolennikiem tezy, że zbiór zastrzeżony, za wyjątkiem obecnych aktywnych agentów, którzy pracują na zewnątrz dla państwa polskiego, powinien być w całości ujawniony. Nie znajduje żadnego uzasadnienia. Niektórzy powiadają, że są tam hierarchowie kościelni i dlatego nie chcą tego robić. To tym bardziej należy to ujawnić, bo jeżeli pasterze tego naszego stada narodowego nie będą czyści, niepodatni na szantaże, to będą tacy jak nasz biskup Jędraszewski, a jeżeli będą się zachowywali inaczej jak niektórzy tak zwani supernowocześni, no to nasze biedne owieczki, czyli my,
nie będziemy dobrze rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Także było to bardzo ważna w moim życiu sprawa. Nawet wydano na ten temat pracę magisterską na uniwersytecie, bo wydawało się, że to jest niemożliwe, żeby uchwalić w tamtym składzie parlamentu ustawę lustracyjną, a pomimo to została uchwalona. Mało zresztą kto o tym wie. Jeżeli chodzi o naszych kandydatów do Sejmu, proszę Państwa, no to mamy dwie zacne, znakomite postacie i wobec tego zastanówmy się każdy w swoim sumieniu, na kogo głosować. Trzeba także pamiętać, że nie tylko patrzmy na początek tej listy, ale patrzmy także i na koniec listy, bo i tam są dobrzy ludzie. A na końcu tej listy w naszym okręgu jest... Pod koniec. Na 23. miejscu jest pan poseł Bogdan Pęko. Oczywiście absolutnie nie chcę tutaj nic umniejszyć pani Barbarze Bubuli. Ja tylko przypomnę, że z panem posłem Bogdanem Pękiem jako klub Krakowski Klub Gazety Polskiej mieliśmy bardzo dobry kontakt, szczególnie w tych smutnych okolicznościach, kiedy zamach smoleński pozbawił nas części elity. Pan poseł w sposób radykalny i bezkompromisowy wypowiadał się na ten temat tak, jak powinno być, że to nie była żadna katastrofa, proszę Państwa, to nie był żadny przypadek. To był barbarzyński zamach. I proszę Państwa, myślę, że prawdy dowiemy się już niedługo, tylko musimy wygrać. Musimy wygrać. I dlatego apeluję do Państwa, weźcie te gazetki, ile możecie, nie żeby wziąć i wrzucić do kosza, bo to nie jest żaden sposób, ale gdzieś do skrzynki włożyć, gdzieś w takim miejscu, gdzie ludzie przechodzą, położyć. Może 10 przejdzie obojętnie, a może jedna weźmie. Ona została tak skonstruowana, że nie jest w sposób taki, powiedzmy, nachalny propagowanie naszych kandydatów. Są przekazane informacje o osiągnięciach, o tym, co przez te 4 lata ten rząd dobrej zmiany dokonał. A proszę Państwa, dokonał bardzo dużo i nie będę tutaj wymieniał, bo kto jak to, ale Państwo tutaj obecni znakomicie z tego sobie zdajemy sprawę. Więc dopilnujmy tego, żeby gdzie się da kogo przekonać, w jaki sposób. To jest niełatwe. Dzisiaj załatwiałem sprawę w Urzędzie Miasta i dostrzegłem w ewidencji ruchu ludności dużą kolejkę młodych ludzi po zaświadczenia. Nie wiem, może oni będą głosowali we własnym interesie, bo to jest głosowanie we własnym interesie, bo wielu tych młodych ludzi jest namawianych do głosowania przeciwko sobie. Ale ja obawiam się, że wielu tych młodych ludzi będą starali się, gdziekolwiek się pojawi i tak dalej, to głosować tak, jak im ci podpowiadacze mówią. A jeżeli chodzi o politykę miłości, wszyscy jesteśmy za tym, żeby był spokój w państwie, żebyśmy się wzajemnie szanowali, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali. Ale proszę Państwa, jak się słyszy, taśmy nowe, które się pojawiły o panie Neumannie, dobrze wypowiedziałem? Neumann, bo tak. No to włos mój to już nie, ale jeży się na głowie. Jacy ci ludzie są? I pytanie, jak z takim człowiekiem rozmawiać, kiedy on kpi nawet z tych, którzy na niego głosowali? Czy inny poseł, który powiedział 2 razy obiecać, to tak jakby raz dać. Mam na myśli Sikorskiego. Także oczywiście trzeba mieć szacunek, ale trzeba być stanowczym i konsekwentnym w swoich argumentach i w swoim postępowaniu i działać tak, żeby nasz kraj był naszym państwem. Jak śpiewał Jan Pietrzak, żeby Polska była Polską.